co go raz zamordowali. Teraz go mordują go kłamcy. Czemu organizacja Chrystusowa zrobili z anioła z Chrystusa, wszystkie tytuły mu zabraliście? Organizacja, bo ty jesteś nieświadomy tego. No już się boisz, już na organizację. Bronisz organizację, a organizacja jest... Zastanów się wpierw nad sobą, co ty robisz, bo idziesz w bardzo złym kierunku, niestety. Udowodnij mi to. Samo to, że nazywasz się aniołem... Mam tytuł anioła, objawienie 21:12, możesz sprawdzić. Król Jezus, Pan jest w świecie od podatków, za Cezara macie Pana, podatki płacimy. Jana 19:15, nie mamy króla, teraz macie Pana Jehowa. Pan jest większy od Jehowy, wiesz o tym, bo Jehowa to jest firma 8 milionów świadków Jehowy, co stoi na stojakach, na świadectwo, Mateusz 24:14 i przyjdzie koniec na świadków. Skończy wam się, zobaczycie, że Jehowa was oszukał, ale anioł do ciebie mówi. No. Żeby ciebie wskrzesić, żebyś nigdy nie umarł w prawdzie, w miłości Chrystusa. Będzie jedna wiara. Twojego wskrzeszenia potrzebuję. Wiesz? Potrzebujesz, nawet nie wiesz. Wiara, nadzieja, miłość. W miłości Chrystusa, w Jego prawdzie jest życie. A ty masz miłość od amerykańskiego niewolnika, który cię zniewolił, a Galacjan 5:1 Chrystus wyzwala. Chrystus cię kupił krwią doskonałą, tak samo mnie kupił. Ja jestem pierwszym grzesznikiem, którego Chrystus wybrał, dał mi dużo tytułów. Aniołem jestem, bramą, Synem Bożym, uczniem Jego. No? Zachowujesz się jak płótny przywódca. Jak bo ja nie przejadam owoców ducha, jak ty jak faryzeusz przejadasz, ale mam prawdę Chrystusa. I Chrystus... No, prawda jest krytyką i tyle wiary miałeś, co wysłuchałeś. Błogosławimy cię. Ile tam jest? No, także krytyka i prawda dla świadków Jehowy jest krytyką. Krytyka to jest prawda i prawdę tylko przyjmą ci, którzy są szczerymi aniołami. Z Mateusza, tak, anioł tu mnie namalował od świadków Jehowy. Są trzy bramy, trzy anioły, to jest czworobok, czyli 12 aniołów, 12 bram, 12 pereł. I to Jezus katolicki, tak, gwiazdy unijne to ma Jezus, co ukradli. I po tej miłości Jana 13:34-35. Ja mam miłość Chrystusa, bo kocham świadków Jehowy, chociaż 20 lat temu Jana 16:2 mnie wyrzucili z organizacji, wykluczyli za to, że mówię, że jestem uczniem Jezusa. Co tutaj masz? Anioły, tak? Tu są anioły w srebrzance u nich. 12:12. Miało mur wielki, wyniosły i miała 12 bram. Macie 12 bram, nie? 12 pereł, 12 aniołów. I oni to namalowali, a tu jest napisane w ich srebrzance. No i to miasto wstąpiło na ziemię, czyli Efezjan 2:6, Chrystus nas posadził już w tym niebie i tutaj tak. I oni, jeszcze stary numer tu mam do tych świadków, bo już 20 lat próbuję mi tych świadków nawracać. Efezjan 5:14, obudź się, który śpisz, powstaj z martwych, bo oni są martwi za życia, bo nie mają ducha prawdy Chrystusa. Ześnijcie, nie Jehowa, tylko Chrystus. No i wiadomo, oni... są w nowym porządku, czyli w ONZ-cie, wszystko. Oni są w świecie, potężnie w świecie są świadkowie. Tu mamy numery do świadków Jehowy. Możecie Jana 7:17 zadzwonić, sprawdzić, że to są świadkowie. To są starsi z internetu i to był starszy, fałszywy, wiadomo. I wiadomo, jak faryzeusze. Nikodem mógł się nawrócić, ale się bał po nocy, bo go wykluczą z synagogi, jak ktoś wyzna Chrystusa. Dzisiaj tak samo faryzeusze są. Mamy wesele baranka. Objawienie 19:7. Zapraszamy z prawdy Chrystusa i to są pewne słowa prawdziwe, chrystusowe. Są to tutaj, są to prawdziwe wypowiedzi Boga, ale tym Bogiem jest Chrystus. 1 Jana 5:20, Tytusa 2:13, Izajasza 9:6. On jest wiekuistym Ojcem i Chrystus, którego wam pokazujemy na obrazku, bo Pan Jehowa to jest, Jehowa, zobaczcie, to jest od nich malunek, od świadków. Jehowa jest mordercą i ta prawda właśnie, on się boi krytyki czy tej prawdy, bo we mnie jest prawda. Efezjan 4:21, prawda jest w Jezusie, ja o tym wiem i Chrystus dał mi ducha prawdy, Jana 14. I ja mogę wskrzeszać świadków Jehowy i ja to robię, ale on się boi wskrzeszenia, on woli prosić o śmierć. Jak ma krawat, to na krawacie może już się wieszać, bo już diabeł dał mu krawat, żeby Jehowę organizację w krawacie reprezentować jak biznesmen. Korporacji, strażnica i przebudźcie się. On chodzi, rozdaje to i później skrzynki mają datkę i się finansują. Czyli 8 milionów świadków Jehowy fałszywych, bo świadki Chrystusowe, Dzieje Apostolskie 1:8, to świadkami Chrystusa mają być. Jak wrzuci 8 milionów do skrzynki, no to jest 8 milionów złotych. Góra się bawi w Orliku, wyskacze, piją najlepsze samochody, zegarki, no i pedofili kary płacą, ale on nie chce krytyki przyjąć jak na papieża, jak ktoś wierzy papieża, jak ktoś powie źle na papieża. To jest to samo, czy na księdza. Bo mu się sypie jego wiara w ludzi, widzialna organizacja. To nie ma wiary, bo drugi Koryntian
5:7. My chodzimy dzięki wierze, a nie widzeniu. I 2 Koryntian 5:17. Kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Tu 2:13, że jest Bogiem. Srebrzance. Czy oczekujemy szczęśliwej nadziei, chwalebnego ujawnienia się wielkiego Boga? Jeden. Oraz skreślamy, bo w innych przykładach jest i. Wielkiego Boga, naszego wybawcy. To Chrystus wybawił nas na Golgocie. Chrystusa Jezusa. Nie ma Jehowy. Są czarne okładki. Czarne, no. To są, pokaż jeszcze prawdziwą religię, jak im diabeł wpisał. No. No, diabeł przez tych faryzeuszy, bo diabła nie widać, nie? Ale Chrystusa też nie widać. Chrystus działa przez Urszulkę, Bogdana, czyli mnie i Zbyszka. I możecie być aniołami, tutaj macie. Chociaż, Mateusz 24. Chociaż wiedzą, że nie ma słowa religia, no. Nie? No, my tak. Momencie, i oni teraz jako fałszywe Chrystusy, nauczyciele, piąty werset. I tu jeszcze zobaczcie, że jest wielki ucisk zakłamania i żadne takie siarki nie będzie, to oni by chcieli, ale tego nie będzie, bo Judasz zrozumiał, że wydał krew niewinną i wolał sobie odebrać życie, a piekła katolickiego nie ma. On ma teraz piekło, pójdzie do piekła za to, że jadł ze stołu Jehowy, te demony go nakarmiły i by musi skorygować myślenie jak apostoł Paweł. Do tego dojdzie. No tutaj macie religię, to jest srebrzanka, nie jest czarna okładka, Świadków Jehowy, przekład Nowego Świata, tylko jedna prawdziwa religia. Jedna nadzieja, jedna wiara, jeden chrzest, ale duchem prawdy, nie wodny. Efezjan 4:5 możesz odnaleźć. Zobaczymy. I tutaj ja mogę posłać tych aniołów, którzy, kto przyjmuje sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego. Kto przyjmie anioła, czyli Bogdan Ciecierski, ja wam błogosławię. Hebrajczyków 7:7 mogę błogosławić, bo jestem błogosławiony przez siódmego anioła. Objawień 27:9. Ja też się kłóciłem z nim, mówię, że mam wiarę. Wierzysz w Jezusa? Wierzę. Wyznałem wiarę i tym sługom to nie jest niewolnik, tylko ja mam pokarm dawać, jak Piotr apostoł Paweł dawał pokarm, listy pisał. I my też listy żeśmy napisali. I tu się wszystkie zasnęły. Zobaczcie, 5, 6. Wszystkie zasnęły. Jest budzenie teraz żony Chrystusa w Lublinicy. 2 Koryntian 11:2. I się wybudzą wszystkie i te mądre przyjdą do Chrystusa, do jednego pasterza. Tu macie jeden Bóg, Ojciec, bo i wykreślamy wszystkich, którzy jest ponad wszystkim, przez wszystkich, ale 4:5. Jeden Pan, czy jeden Król Izraela, jedna wiara, jeden chrzest. Jedna wiara jest napisane. Trzymamy Króla, nie Pana. Jak wyjdziecie ze świata, bo w słowach prawdy jest ukryta prawda, w Chrystusowej prawdzie, a świadkowie są bardzo inteligentni i boją się prawdy, tak jak faryzeusze, to wy się nie lękajcie, bo Jehowa uśmierci tylko tych, co w Niego wierzą. A Chrystus nie może nikogo uśmiercić, bo Chrystus jest najlepszy. Bądź aniołami, Jego synami. 2 Koryntian 6, rozdział 14-18. No. Czyli ja jeszcze pokażę, że jestem tym aniołem. Tutaj on jest napisane, jeszcze tutaj w warszawskiej Biblii, 12 werset, bo na dole 14 apostołów, 24 starszych, to ja jestem i to miasto stąpiło na ziemię. Kłamcy nie wejdą i przyjście Chrystusa. Możecie sobie zbadać wersety w duchu prawdy Chrystusa dla prawdziwych czcicieli. Ewangeliana 4, 4 rozdział 14-24. Błogosławimy wszystkich.